Chwała Bogu. Wybaczcie, ale jestem naprawdę zestresowany, jak to niestety u mnie zwykle bywa. Więc jeżeli jakieś będą niedociągnięcia albo cokolwiek w tym temacie, to wybaczcie, ale dla mnie najważniejsze jest to, żeby przekazać to, co jakiś czas temu otrzymałem od Boga. Bo wierzę, że to było od Boga i naprawdę to, co przeżyłem, to było dla mnie czymś nowym i czymś niesamowitym, bo zmieniło trochę moje myślenie, nawet nie trochę, a nawet bardziej niż trochę. I tym się właśnie chcę dzisiaj podzielić. I żeby było jasne, muszę to od razu na początku zaznaczyć, nie zgapiłem tematu z ostatniego czasu, bo możecie sobie tak pomyśleć, jak zacznę mówić pewne wersety i pewne myśli. Ten temat gdzieś już się przedziera u mnie od grudnia, więc nie wiem, czy byłem pierwszy, czy nie, ale nie zgapiłem. No i osobiście myślę, że temat jest bardzo prosty i żeby już nie przedłużając, może najpierw powiem, jak w ogóle stało się, że zacząłem myśleć na temat, na właśnie ten temat. Gdzieś w grudniu, na początku, dużo rozmyślałem na temat przebudzenia, na temat czym jest przebudzenie, na temat Ducha Świętego. I gdzieś w tym wszystkim przedarł właśnie mi się temat miłości w Kościele. Bo doszedłem do wniosku, że nigdy nie będzie przebudzenia, jeżeli nie będzie miłości w Kościele. I chciałbym, żebyśmy sobie otworzyli taki fragment z Dziejów Apostolskich z pierwszego rozdziału. Po tym wszystkim zeszli z góry zwanej Oliwną, leżącej w pobliżu Jerozolimy, w odległości drogi szabatniej i wrócili do miasta. Tam udali się do sali na piętrze, w której zatrzymali się Piotr, Jan, Jakub, Andrzej, Filip, Tomasz, Bartłomiej, Mateusz, Jakub, syn Halfeusza, Szymon Zelota i Juda, syn Jakuba. Ci wszyscy trwali jednomyślnie w modlitwie wraz z kobietami oraz Marią, Matką Jezusa i Jego braćmi. No, co mnie tutaj ujęło i co mnie gdzieś tak zachwyciło? Muszę to powiedzieć tak otwarcie, bo dokładnie tak było w moim życiu. Ta myśl, że wszyscy oni trwali jednomyślnie w modlitwie. Co mam na myśli, jeżeli chodzi mi o tą jednomyślność przede wszystkim? Osobiście wierzę i też gdzieś zasiągnąłem się do internetu i tak myślę, że tak po prostu jest, że jedność w Kościele, jednomyślność w Kościele bierze się po prostu z miłości. Jeżeli nie będzie miłości takiej obopólnej z dwóch stron, to nie będzie jedności pomiędzy tymi na przykład dwoma osobami. I tak w całym Kościele, jeżeli nie będzie miłości między nami, to wtedy nie będzie jedności między nami. I to tu wszystko jest napisane, że jednomyślnie w modlitwie. A więc oni mieli tą samą myśl, aby się modlić. Jakkolwiek to nie zabrzmiało. Po prostu wspólnie, było to ich wszystkich celem i myślą przewodnią, chcieli się modlić. I właśnie może na początek, później może zwrócę uwagę na tą modlitwę, a właśnie na początek chciałem zwrócić uwagę na tą miłość. Po prostu na temat miłości chciałbym się dzisiaj podzielić. Takiej naprawdę praktycznej miłości w Kościele. Ale żeby powiedzieć cokolwiek o praktycznej miłości w Kościele, trzeba by zrozumieć, na czym w ogóle polega słowo miłość i czym w ogóle ona jest. I na tym chciałbym się pierwsze dzisiaj skupić. I do tego będzie mi potrzebna pewna zasada, która chodzi dzisiaj po świecie. Myślę, że każdy z nas ją zna. Jest ona bardzo popularna, myślę, że często, ja pamiętam nawet na szkółkach, nam zawsze ciocie to mówiły, czy w domu mama tak upominała i tak dalej. Jest taka zasada po prostu, doczytałem się, że to jest z hinduskiej kultury, nie rób drugiemu, co tobie niemiłe. Jest taka zasada. Myślę, że każdy z nas ją zna. A ja znowu czytając Boże Słowo, gdzieś natknąłem się w pewnym momencie, gdy przygotowywałem sobie słowo do Laskowa, to natknąłem się na taki fragment. On jest z Mateusza, 7 rozdział, 12 werset. Wszystko zatem, co byście chcieli, aby wam ludzie czynili, to i wy im czyńcie. Do tego bowiem sprowadza się prawo i prorocy.
Nie wiem, czy zauważyliście, ale jest to jakby niby ta sama zasada, no bo tutaj jest nie rób drugiemu, co tobie niemiłe, a tu znowu jest zrób drugiemu, co chciałbyś, aby tobie uczyniono. I niby to samo. Ale dla mnie osobiście to nie jest taka sama zasada. Oprócz tego, że jest na to jakby z drugiej strony na to można spojrzeć, to ja w tej pierwszej zasadzie, tej, którą znam od dziecka, doszukuję się takiej pewnej bierności. Nie wiem, czy zauważacie, ale to jest taka zasada, która mówi nie rób. Co prawda nie rób tego złego, ale, ale po prostu nie rób. Przyglądaj się biernie, jak wszystko wygląda dookoła. Popatrz na to wszystko, przychodź do kościoła i później pójdź. Po prostu biernie przyglądaj się temu, co się dzieje. A znowu miłość, którą taka zasada z Bożego Słowa, którą według mnie uczy Boże Słowo, to zrób. To czynna miłość. To, tak może inaczej mówiąc, zapracuj jakoś. Po prostu coś zrób. Zrób coś drugiej osobie, co chciałbyś, aby tobie uczyniono. I myślę, że tego właśnie uczy nas Boże Słowo. Na co chcę zwrócić uwagę właśnie w tej myśli jeszcze, to na to, że może powiem to na przykładzie, będzie mi najłatwiej to wytłumaczyć. Kiedy ostatni raz tutaj stałem, nie pamiętam, kiedy to dokładnie było, to zaraz po tym, gdy się podzieliłem i skończyło się nabożeństwo, podeszła do mnie siostra i powiedziała takie słowa. Tylko sobie teraz nie myśl, że jesteś kimś. To były słowa, które ja odbieram jako słowa miłości. Choć wiele osób mogłoby pomyśleć, że to są słowa krytyki. Ale właśnie o to widzę w tej zasadzie, więc w sposób czynny uczestniczę w Kościele, więc kiedy widzę, że ktoś jest w zagrożeniu, że kiedy widzę, że ktoś może upaść, że kiedy widzę, że ktoś robi coś, co może go sprowadzić na złą drogę, to nie przygląda się temu biernie, bo to nie jest miłość. Tylko w sposób czynny stara się jakoś mu pomóc. Być może jak ktoś jest starszy, to jakoś napomnieć. Być może pójść do liderów i zwrócić na to uwagę. W jakikolwiek sposób, ale czynny, a nie bierny przyglądać się temu, co dzieje się w Kościele, co dzieje się z moim bratem, co dzieje się z moją siostrą. Dzielę się tym, bo dla mnie to jest bardzo ważne i to, co właśnie wtedy po tym nabożeństwie usłyszałem, wtedy zrozumiałem, że po prostu ktoś się o mnie troszczy w Kościele. I dla mnie to był niesamowity przykład miłości, za co dziękuję bardzo. I myślę, że Jezus, gdy chodził po ziemi, robił to samo. Niejednokrotnie uczniowie, gdy robili jakieś głupoty, to bardzo często napominał ich, to bardzo często zwracał na coś uwagę. Nawet w jednym miejscu jest napisane, że ich zganił. I myślę, że robił to właśnie z miłości. Myślę, że robił to właśnie po to, bo chciał, żeby nie zeszli na złe drogi, bo chciał, żeby robili dobrze, żeby robili najlepiej, żeby robili tak, jak należy. Więc to jest moja pierwsza myśl na temat samego słowa miłość, jaka ona powinna być, czyli powinna być czynna. Druga myśl. Chciałbym, abyśmy otworzyli sobie Łukasza, 10 rozdział. On jednak dla usprawiedliwienia samego siebie zapytał Jezusa: a kto jest moim bliźnim? Jezus podjął ten wątek i powiedział: pewien człowiek schodził z Jerozolimy do Jerycha. Po drodze wpadł w ręce zbójców, którzy go obrobili i pobili i uciekli, zostawiając bliskiego śmierci. Przypadkiem jakiś kapłan schodził właśnie tą drogą. Gdy zobaczył nieszczęśnika, przeszedł na drugą stronę i odszedł. Podobnie było z Lewitą. Przechodził tamtędy, zobaczył go, przeszedł na drugą stronę i oddalił się. Natomiast pewien Samarytanin, który też tamtędy podróżował, zlitował się nad pobitym. Podszedł, obandażował mu rany, polał oliwą i winem. Wsadził go na własne zwierzę, zabrał do gospody i roztoczył tam nad nim opiekę. Nazajutrz udał się do gospodarza, zapłacił 2 denary i powiedział: zadbaj o chorego, a cokolwiek ponadto wydasz, wyrównam w drodze powrotnej.
Który z tych trzech twoim zdaniem okazał się bliźnim człowieka, który padł ofiarą rozboju? Znawca odparł: ten, który się nad nim zlitował. Wtedy Jezus powiedział: idź i postępuj podobnie. Niesamowita przypowieść mówiona przez Pana Jezusa. I co po pierwsze? Po pierwsze to chciałbym zwrócić uwagę na tą pierwszą zasadę, którą powiedziałem. Pierwsze przychodził kapłan i lewita. I co zrobili? Zachowali się w sposób bierny. Nie zwrócili na niego uwagi, albo zwrócili, nawet zauważyli, że jest coś nie tak, ale w sposób bierny przeszli dalej. Ale później przychodził Samarytanin. I on w sposób czynny zareagował na całą sytuację. To jest dla mnie niesamowite. Ale druga sprawa to miłość potrzebuje poświęcenia. To jest moja druga myśl. To, co zrobił lewita, to po pierwsze w sposób czynny wziął udział w tym wydarzeniu, w pomocy temu człowiekowi, ale później się poświęcił. Poświęcił swoje pieniądze, swoje materiały, być może trochę swojego czasu, a być może swoje własne ja, bo nie zawsze jest tak łatwo podać rękę jakiemuś leżącemu gdzieś z boku pobitemu człowiekowi, a może chodzą już później myśli, że jest jakiś pijak, jakiś żebrak. Jemu nie potrzeba pomocy. A może właśnie potrzeba się poświęcić. Może właśnie zdjąć swoje własne ja. Może właśnie poświęcić trochę pieniędzy. Może właśnie poświęcić trochę czasu. Właśnie tego uczy mnie Boże Słowo. Całkowitego poświęcenia. Poświęcenia dla zboru. Tylko w taki sposób może... Ja w to wierzę, być miłość w Kościele, kiedy w sposób czynny i z poświęceniem będziemy traktować jeden drugiego. I to, co jest na końcu napisane, też można zwrócić uwagę. Wtedy Jezus powiedział: idź i postępuj podobnie. To jest dzisiaj, wierzę, słowo dla nas, że mamy postępować podobnie. Że mamy w poświęceniu żyć dla jednego, dla naszych braci, dla naszych sióstr, dla naszych najbliższych, dla naszej rodziny. I dam znowu przykład. Ja bardzo lubię mówić przykłady. Z tym zawsze się opieram. Kiedyś miałem taki czas, ale to już było dawno temu i naprawdę nie wiem, ile dawno temu, ale była pewna konferencja. I cała nasza młodzież jechała, ale ja w sumie nie zapisałem się ze względu na to, że nie miałem w tym miesiącu jak nawet prosić mojej mamy o pieniądze, więc stwierdziłem, że po prostu nie pojadę. Ale było to dla mnie trudne. Nie powiem, bo bardzo chciałem jechać na konferencję, wiadomo, spędzić czas z młodzieżą naszą, to jest najwspanialszy czas. No ale co się stało? W ten sam dzień, kiedy był koniec zapisów, już był ostatni dzień zapisów, przyszedłem na nabożeństwo jak zwykle i podeszła do mnie jedna siostra, dała mi pieniądze i powiedziała, żebym sobie coś kupił. Bóg naprawdę potrafi zadziałać w niesamowity sposób. Bo mogłem zapisać się na konferencję. W ostatni dzień zapisów. Ale żeby nie było tak dobrze. Pan Bóg nauczył mnie przez tą historię pewną rzecz. Że kiedy ja mam, to też należy pomagać. Że kiedy ja mam, to też należy się poświęcić. I dziękuję Bogu, że tak poprowadził moje życie, że kiedyś zapytałem jednej osoby z naszej młodzieży, dlaczego się nie zapisała na obóz. I powiedziała, że kiepsko u niej z pieniążkami i nie chce też rodziców prosić. A ja miałam idealnie jeszcze wyliczone, tak jakby zostało mi tyle, żeby mieć jeszcze na obóz, tylko że miałem to przeznaczone na coś innego oczywiście, nie? Pomyślałem chwilę, ale później przypomniałem się ta sytuacja i pożyczyłem jej te pieniążki. W zasadzie nie pożyczyłem, tylko dałem. I myślę, że właśnie to, jaka jest, powinna być miłość. Pełna poświęcenia. Być może mogłem sobie za coś to kupić, ale w czynny sposób wierzę, że w tym momencie okazałem miłość i poświęciłem się.
tak samo jak wcześniej siostra zrobiła to dla mnie. I myślę, że właśnie taką miłość należy mieć między nami w Kościele. I powoli już przechodzę do tego sedna, że tak powiem. Bo teraz podsumowując to, co do tej chwili udało mi się już powiedzieć, no to po prostu Boża miłość musi być czynna i musi w niej być chociaż gram poświęcenia. Ja w to wierzę. A teraz chciałbym przejść już do takiej naprawdę praktyki, takiej po prostu praktycznej miłości w Kościele. Tylko mam pewien problem, bo chciałem coś zrobić, ale mam obawę, że to nie wyjdzie. Bo chciałem, żeby cały zbór stanął w kole, ale żeby się nam to udało zrobić, to myślę, że mógłby być trochę problem. Bo miałem taki obraz, bo kiedyś mi to właśnie Pan Bóg pokazał w taki sposób w nocy, żebym zrobił coś takiego na młodzieżowym. Ja nie wiedziałem w sumie po co, ale zrobiłem. Stanęliśmy w kole i poprosiłem, żebyśmy popatrzyli się na siebie i zastanowili się, co myślimy o sobie. I chciałbym, żebyśmy tak przez chwilę pomyśleli i może nawet się rozejrzeli po zborze. Popatrzyli, kto siedzi po drugiej stronie zboru, kto siedzi z tyłu zboru, kto... Możemy sobie pomachać jak najbardziej. Wiem, że to nieładnie się rozglądać w kościele, ale dzisiaj, teraz przez chwilę można. I zwrócili uwagę na to, nie kto siedzi obok nas, bo tam najczęściej siedzą tacy nasi najwięksi przyjaciele, nasi najwięksi koledzy czy rodzina, ale właśnie tam gdzieś dalej, tam gdzieś z drugiej strony, tam gdzieś z tyłu, tam gdzieś z przodu, znowu ci, co są z tyłu. Ja myślę, że to ważne. I jakbyśmy tak w szczerości teraz się zastanowili, pomyśleli. Bo mnie ten obraz wtedy dał bardzo wiele. I zrozumiałem, że jeszcze nie jest tak dobrze, jak mogłoby być. Bo gdy tak pomyślałem sobie, kto stał wtedy naprzeciwko mnie, gdzieś tam dalej, gdzieś tam po skosie, i zacząłem się zastanawiać, ile dałbym radę poświęcić dla tej osoby i jak bardzo go kocham. I tak w szczerości zadawałem sobie to pytanie, to odpowiedzi były różne. I chciałbym, byśmy też zadawali sobie takie pytanie. I chciałbym, byśmy otworzyli sobie teraz fragment z Filipian, 2:3. Myślcie nie o tym, jak się wybić kosztem innych lub zaspokoić własną próżność, ale raczej w pokorze uważajcie jedni drugich za ważniejszych od siebie. Myślcie i uważajcie jedni drugich za ważniejszych od siebie. Jaki ten fragment jest inny niż dziś pokazuje świat. I jak on uczy nas pokory. I gdy właśnie tak was chciałem poprosić o to, żebyśmy tak zastanowili się nad tym, jaka jest nasza relacja, jak być może patrzymy na innych, to chciałbym, byśmy zwrócili na to uwagę. Czy myślimy o innych jako o wyższych od siebie? Czy może myślimy, że on jest jakimś dziwakiem, a może on za dużo mówi, a może on dziwnie się ubiera, a może z nim mi się źle rozmawia, a może on jest jakiś bezsensowny. Nie mam pomysłów tak dokładnie, żeby teraz dać jakiś przykład taki wyraźny, ale czy czasem nie jest tak, że nasze myśli o innych nie są takie, jak powinny być? Bo to, co zaraz powiem, jest bardzo ważne właśnie, to, co teraz mówię, jest bardzo ważne w kontekście tego, co zaraz powiem. Bo bardzo często jest tak, że to, co jest u nas w myślach, to, co jest u nas w głowie, to, jak myślimy o kimś, to bardzo często jest tak, że to tak samo wygląda na zewnątrz. Jeśli ja myślę o kimś, że mi się z nim źle rozmawia i nie chce mi się z nim rozmawiać i w ogóle jest beznadziejnie, to będę dążył do tego, żeby z nim nie rozmawiać. I niechętnie będę podawał mu rękę, ewentualnie na pokaz. Ale jeżeli ja będę myślał, że to jest mój brat w Chrystusie, jeżeli ja będę myślał, że on może dać wartość w tego kościele, że pomimo tego, że siedzi gdzieś tam cicho w zborze i ledwo go widać, to ma być może jakiś niesamowity talent, który może pokazać w zborze, to ma coś, to jest wartościowy. Jeżeli ja tak będę myślał, to kiedy
spotkam go gdzieś na korytarzu w kościele, czy na kawiarence, czy gdziekolwiek, to pierwszą moją myślą to będzie przywitaj się z nim, uśmiechnij się do niego, zagadaj do niego, zaproś go na kawę. O tym miałem powiedzieć później, ale jak już widać, wszystko wyleciało. Więc właśnie, postawa. Pierwsze mówiłem trochę o myślach, to teraz trochę o postawie na zewnątrz. O tym, jak takich kilka praktycznych rzeczy, jak powinna według mnie, jak myślę, że Boże Słowo nas tego uczy, wyglądać miłość w Kościele praktycznie. Jak powinniśmy sobie to okazywać. I myślę, że każda z tych rzeczy, którą powiem, zawsze wymaga choćby grama poświęcenia. Choćby najmniejszej ilości, ale zawsze wymaga pewnego poświęcenia i nigdy to nie jest coś biernego. Zawsze w czynny sposób muszę coś zrobić. I tego uczy mnie Boże Słowo. I kilka takich przykładów. Jeden, który bardzo się uczę i bardzo boleję, że mi to tak kiepsko idzie, ale po prostu witanie się w zborze. Dla mnie to jest niesamowite, gdy wchodzę do kościoła i zawsze są jakieś osoby, które witają i się uśmiechają. I myślę, że to jest ważne, żebyśmy wszyscy o tym pamiętali, jak ważne jest witanie. Jak ważne jest to witanie, żeby się uśmiechnąć do siebie, żeby pokazać tym wszystkim, nawet tym osobom, które być może rzadko są w kościele, które być może nie czują się tutaj dobrze, że są częścią z nas, że są po prostu, że jesteśmy wspólną rodziną. Kiedy damy taką dłoń, taką prostą dłoń, ten gram poświęcenia i czynny ruch do drugiej osoby, to ta osoba może coś zrozumieć. Może na przykład zrozumieć Bożą miłość. Możemy przez to przybliżyć się razem. Możemy przez to nawiązać relacje. Ale jakie rzeczy są jeszcze bardzo ważne? Być może warto kogoś zagadać. Ktoś, kto rzadko przychodzi do kościoła, albo przychodzi pierwszy i odchodzi ostatni. Może trzeba trochę powalczyć o to, żeby z nim w końcu porozmawiać, żeby w końcu nie uciekł. I po prostu porozmawiać, po prostu zagadać. Może zaprosić gdziekolwiek taką szarą osobę, nie przyjaciół, jak zwykle, którzy i tak zawsze przyjdą, być może nie rodziny, ale może właśnie tą szarą osobę gdzieś tam z tyłu zaprosić na jakieś spotkanie, na obiad zborowy, teraz mamy super okazję, na kawiarenkę, a być może wystarczy zrobić kawę. A czasami być może z trochę większym poświęceniem zaprosić do siebie do domu, a może odwiedzić. A czasami po prostu wystarczy zrozumieć drugą osobę, a czasami po prostu wystarczy wysłuchać. To wszystko wymaga naprawdę troszeczkę poświęcenia, ale przede wszystkim czynnego ruchu w kierunku drugiej osoby. I to, co taka moja jeszcze myśl na koniec tego punktu. Możesz uratować komuś tym swoje życie. Ja w to wierzę. Najmniejszą, praktyczną, czynną miłością. Bo może on dzięki temu poznać Boga. Kim on jest naprawdę, jaka jest jego miłość, że jest jeszcze doskonalsza. Kolejną myślą, do której będę potrzebował Dawida, przygotuj się już, to otwórzmy sobie Galacjan 6, rozdział 2, werset. Ten fragment już był tak często z tamtego miejsca czytany, że nie wiem, czy to już nie będzie po 5 raz albo po 6, wybaczcie. Jedni drugich brzemiona noście, w ten sposób wypełniacie prawo Chrystusa. Tu też bym się na chwilę chciał zatrzymać. I do tego potrzebowałbym Dawida, jeśli mogę cię prosić. Chciałbym to w prosty sposób zobrazować. Może stań sobie tutaj na dole, będzie łatwiej. Czasem jest tak w naszym życiu, że pojawiają się trudności, ciężary i brzemiona. Czyż nie? Najczęściej jest tak, że spada tego dużo naraz, a czasem w ogóle nie ma, a później znowu wszystko naraz i później znowu na chwilę nic nie ma. Nigdy tak nie po kolei, tylko bardzo często wszystko naraz, nie? Więc powiedzmy, że to jest twój pierwszy ciężar. Ale powiedzmy, że masz jakąś olimpiadę w szkole, musisz się dużo uczyć, nie? Kolejny ciężar.
Ale można jeszcze powiedzieć, że w tym miesiącu jest trochę gorzej z finansami, a jest zimowisko młodzieżowe. Kolejny ciężar. Dasz radę? No i do tego dochodzi jeszcze dużo nauki w szkole poza olimpiadą. Dałbyś radę? Już chyba nie. I teraz prosty obraz. Wystarczy podejść i pomóc. I wziąć to brzemię. Nie wiem, ten werset nie mówi nic prostszego. Jedni drugich ciężary noście. Ale to też wymaga poświęcenia. I chciałbym powiedzieć tu o dwóch aspektach. Pierwszy aspekt to właśnie to. My musimy pomóc. My po prostu musimy w czynny sposób podejść, być może w jakiś sposób się dowiedzieć o tym problemie i pomóc mu go udźwignąć. W różny sposób. Czasem wystarczy trochę czasu, czasem wystarczy trochę pieniędzy, jeżeli my je akurat możemy mieć. Czasem wystarczy poświęcić własne ja. Wiele możemy poświęcić, wiele możemy dać, co może pomóc drugiej osobie. Ale w tym wszystkim jest jeszcze drugi aspekt. Bo ogólnie, jeżeli Dawid by miał zbyt dużo ciężarów w swoim życiu, to z tymi stołkami nie wszedłby na tą salę. Tego tak łatwo nie zobaczymy. I drugi aspekt to trzeba mówić o swoich problemach. Bo ja nie jestem w stanie komuś pomóc, jeżeli nie wiem, że on ma problem. Oczywiście mogę go często zapytać, zagadać, spróbować się jakoś tego dowiedzieć. Ale jeżeli nie będziemy mówić o swoich problemach, o swoich ciężarach, to z tego bardzo często może nic nie być, a my będziemy po prostu tylko coraz bardziej przytłaczani i przytłaczani. I chciałbym pewien fragment przeczytać, który jest bardzo ważny w tym wszystkim. To jest druga Królewska 2:19. Dzieliłem się na temat tej historii w całkiem innym temacie, już jakiś czas temu na młodzieżowym, ale chciałbym jeden werset trochę wyjąć stąd i zwrócić na pewną rzecz uwagę. Któregoś dnia mieszkańcy miasta przybyli do Elizeusza z prośbą. Przyszli z prośbą. Powiedzieli o swoim problemie. Mieszka się w tym mieście dobrze, powiedzieli. Jak zresztą nasz Pan widzi. Ale nie ma tu dobrej wody i ziemia jest nieurodzajna. Przyszli ze swoim problemem i pierwsze co zrobili, powiedzieli, mieszka nam się tu bardzo dobrze. Czy dobrze? Dla mnie to jest najbardziej dziwne słowa, jakie w ogóle mogę usłyszeć. Po pierwsze, w tamtych czasach nieurodzajna ziemia to naprawdę duża strata, bo przecież oni żyli pewnie z tego, co ziemia daje. Druga sprawa, niezdatna woda czy zła woda. No woda dzisiaj jest niezwykle potrzebna do życia. Myślę sobie, jak oni wielkie musieli mieć ciężar z tego powodu, że mieli nieurodzajną ziemię i złą wodę. Jak im musiało być ciężko. I przychodzą do Elizeusza i mówią, mieszka się w tym mieście dobrze. Co mam na myśli w tym wszystkim? Kiedy mówimy o swoich problemach, o swoich potrzebach, o swoich ciężarach, to w tym wszystkim nie należy narzekać. Ale z wdzięcznością za to, co się ma, z wdzięcznością za to, że dalej mogę żyć, że dalej mam dach nad głową, nie wiem, za wszystko można dziękować, powiedzieć o swoim problemie. Czyli mówić o swoim problemie, ale nie narzekać. Żebyśmy tego właśnie źle nie zrozumieli, że kiedy mówimy o swoim problemie i teraz nagle połowa kościoła będzie, albo ja, o jak mi ciężko i tak chodzić i potem wszyscy będą mnie brali za człowieka, który ma tylko problemy. Nie o to mi w tym chodziło. Chodzi mi właśnie o to, żeby mówić o swoich problemach, ale mimo tego być wdzięczny Bogu za to, co się ma i tyle w tym temacie. Więc jeżeli chodzi o ten punkt brzemiona, to potrzeba naszego poświęcenia, aby pomóc drugiej osobie nieść ten stołek, to potrzeba trochę siły, naprawdę czasami niewiele, na stołek niewiele, na inne problemy może być trochę więcej. Czasem 2 godziny poświęcić
komuś i się z nim pouczyć. Czasem po prostu siednąć i wysłuchać. I stracić godzinę, poświęcić tą godzinę. Czasem być może właśnie pomóc komuś finansowo, jak mówiłem już wcześniej. Ostatni punkt. I uważam, że jest to najbardziej praktyczny przykład miłości w Kościele i bardziej praktycznego nie znajdziemy. I trochę martwi mnie to i boli, że coraz częściej mówi się o tym jako o czymś innym. Jako o czymś minimalnie mniej ważne. Nie wiem, czy to dobrze powiedziałem. Po prostu czymś mniej ważne. A wydaje mi się, że modlitwa w Kościele jest najważniejsza. I choćby ten fragment, który czytałem na początku, oni jednomyślnie w modlitwie spędzali ten czas. I o czym chcę teraz powiedzieć, tak dokładniej? Po prostu o modlitwę za grupę, bo będziemy mieć teraz grupy, o modlitwę za zbór. Być może w taki sposób będzie trzeba unieść brzemię, bo w inny sposób się już nie będzie dało pomóc. Czasami tak jest, że nie da się jakoś pomóc, więc modlitwą. I chciałbym powiedzieć taki przykład, takie świadectwo z mojego życia odnośnie młodzieży. Muszę go dobrze zacząć, żeby tego nie spalić. Kiedyś chodziłem na młodzieżowe i miałem różne myśli na temat młodzieży, która chodzi ze mną na młodzieżówki. Jednych lubiałem i właśnie dlatego chodziłem. Z jednymi się przyjaźniłem, byli dla mnie bardzo ważni. To byli moi jedyni przyjaciele. Innych trochę mniej lubiałem, a innych najmniej lubiałem. I tak chodziłem na młodzieżowe i fajnie było, bo głównie spędzałem czas z tymi, których najbardziej lubiałem. Najłatwiej tak. I kiedyś w pewnym momencie, nie wiem skąd się to wzięło, jak to zrodziło się w mojej głowie, ale w sumie podejrzewam, że właśnie stąd, że kiedyś powstała taka lista, tam byli wszyscy z młodzieży wypisani. I jedna część tej listy to było osoby, które chodzą, a druga część tej listy to było osoby, które nie chodzą. I to ogólnie cel był tego wszystkiego, żeby się o nich modlić. I wziąłem sobie to bardzo do serca. I zacząłem się modlić o każdą z tych osób. I poświęcałem na to około 2 godziny dziennie. Nie mniej, nie więcej. Godzinę rano, godzinę wieczorem. Wymieniałem wtedy każdą osobę, ich problemy, ich potrzeby. I chciałem o każdą z nich walczyć, o każdą z tych osób. Bo wiedziałem, że są wartościowi i ważni w moim kościele. Ale najgorzej było modlić się o tych, których najmniej lubiałem. A oni potem tak w pewnym momencie dochodzili do mnie na liście. I na początku musiałem się przemóc. I być może czasem nawet to była taka trochę modlitwa na siłę. Być może. Ale uczyłem się tej modlitwy. Uczyłem się modlić o nich. I teraz chciałbym powiedzieć, jakie profity z tego wynikały. Przepraszam, że tak praktycznie powiedziałem profity, ale dla mnie to jest największe świadectwo chyba, jakie w życiu poza tym o moim zbawieniu nie przeżyłem, naprawdę. Bo po pierwsze to zmieniło mnie. Ja już nie miałem osób, których mniej lubiłem lub bardziej. I to jest coś, co było najpiękniejsze w moim życiu. Ja przychodziłem na młodzieżowe i każdy z nich był dla mnie wartościowy i ważny. I dziękuję za to Bogu, że On to uczynił w moim życiu. I wierzę, że to właśnie przez tą modlitwę, że ta modlitwa nauczyła mnie miłości. Druga sprawa, jaką dostałem, to postawa jako osoby, która często dzieliła się słowem. To już nie było przychodzenie i, przepraszam, robienie swojej kariery, albo jakkolwiek to ujmę, dzielenia się dla siebie bardziej niż dla tych, dla których się dzieliłem. Ale to było w końcu przyjście i dzielenie się słowem, które wynikało tylko i wyłącznie z miłości do nich, do każdej z młodych osób na naszym młodzieżowym.
A po trzecie, dało to niesamowity owoc. Ja w to wierzę. I wierzę, że modlitwa wielu młodych ludzi dzisiaj, bo nie, wiem, że nie tylko ja się modlę, ale dużo osób na Młodzieżowym się modli o nas nawzajem. I widzę tego owoc. Jakiś czas temu modliłem się, żebyśmy się nie zmieścili do młodzieżówki. I ostatnio było tak, że prawie żeśmy się nie zmieścili. Jeszcze troszeczkę. I chwała za to Bogu. I co chcę przez to powiedzieć? Czasem trzeba się poświęcić przez modlitwę. I w czynny sposób, bo to jest czynny sposób modlitwy, miłości. Modlić się o kogoś drugiego, o nasz zbór, o kogoś, kto nam Duch Święty podpowie, o nasze grupki, o każdego członka. Poświęcić te 2 godziny, godzinę, czy ile tam przyjdzie. To nie jest ważne ile. Ale z tego będzie dobry owoc i dobre świadectwo. Ja w to wierzę. Więc 3 punkty, które powiedziałem wcześniej, powiem teraz. Modlitwa, kiedy mamy jakiś problem w kościele z kimś i nie radzimy sobie z myślami na jego temat, być może mniej go lubimy, bardziej może nawet czasem nie trawimy, to myślę, że warto po prostu się o niego zacząć modlić. Modlić do skutku. Druga myśl to, kiedy zaczniemy się modlić, to zmieni naszą postawę. Nasze myśli się zmienią i wtedy właśnie zmieni się nasza postawa. Zmienimy nasze myślenie na temat każdej z osób w kościele. Nie będzie już lepszych i gorszych, ja w to wierzę. I wtedy będziemy potrafili kochać każdą osobę, będziemy potrafili zagadać do każdej osoby i nie będzie to dla nas przeszkodą. I wierzę, że modlitwa da owoc. Gdy będziemy modlić się o osoby, które być może gdzieś odchodzą, gdy będziemy modlić się o osoby, które gdzieś upadają, wierzę, że przyjdzie taki moment, że nasze modlitwy zostaną wysłuchane. A tamci ludzie odnajdą się. Tylko, że to wymaga naszego poświęcenia. I na zakończenie chciałbym pokrótce trochę to wszystko powtórzyć, żeby się to nam utrwaliło. Więc po pierwsze, miłość jest czynna. Musi być czynna. Tego uczy nas Boże Słowo i potrzebuje poświęcenia naszego. I w wielu aspektach gdzieś na pewno należy zacząć od naszej głowy, od naszych myśli. Jeśli tam będzie miłość, to i w naszej postawie będzie miłość. I wierzę, że gdy będziemy się o to modlić, to miłość przyjdzie do naszej głowy, że tak to powiem, do naszych myśli, że Bóg po prostu nam to pobłogosławi. Na zakończenie mam taką myśl dosyć smutną, ale chciałbym nas z nią zostawić, żeby trochę przetrawić. Ja ją musiałem bardzo długi okres trawić, ale też coś przez nią zrozumiałem. Chciałbym, abyśmy otworzyli sobie Ewangelię Łukasza, 19 rozdział, 41 werset. Gdy się zbliżył i zobaczył miasto, zapłakał nad nim. Tylko tyle. Można by zwrócić też uwagę na to, nad czym zapłakał Jezus. Może przeczytam. I powiedział: o miasto, gdybyś i ty w tym dniu poznało drogę, która prowadzi do pokoju. Lecz jest ona teraz zakryta przed tobą, bo oto nadejdą dni, w których twoi wrogowie usypią wokół ciebie wał, otoczą cię, uderzą zewsząd, powalą wraz z twoimi mieszkańcami i nie pozostawią w tobie kamienia na kamieniu, ponieważ zabraknie ci rozpoznania czasu Bożych odwiedzin na ciebie. Jest to moment, kiedy Pan Jezus płacze nad losem Jerozolimy. I kiedy płaczemy nad jakimś losem, nad kimś, to wtedy, kiedy nam na kimś zależy. Wtedy, kiedy kogoś po prostu kochamy, lubimy. Chciałbym przeczytać takie zdanie, które sobie napisałem i wierzę, że ono nas jakoś skonfrontuje. Że jeśli nie zacznie nam zależeć na naszych bliskich, nie zaczniemy ich kochać, nie zacznie nam zależeć na kościele, to gdy ktoś upadnie, odejdzie w sensie duchowym,
nawet po nim nie zapłaczemy.